Jeżeli chodzi o Tanzanię, to jest kraj, gdzie wiadomo, w większości jest kojarzony z zwierzętami. Chociaż zazwyczaj ludzie, większość jak mówi Tanzanii na początku, to w ogóle nie mają pojęcia, co to jest. Ale później jak mówię, ale proszę pana, czy pani, czy pan słyszał Serengeti, czy Góra Kilimandżaro i wtedy wszystkie tak, wiemy. A, to tam jest Tanzania? Mówię tak, tam mam jezioro Wiktorii, bardzo fajne ryby tam można zjeść, jezioro Tanganyiki. I oczywiście miły ludzie, dodatkowo tam jest i oczywiście obok wyspa Zanzibar, ale poza wyspą mamy bardzo ciekawe wyspa, która nazywa się Mafia. O, a więc u nas, jeżeli mówisz mafia, idę do mafii, to nie, każdy wie dokładnie to, nie idziesz do gangstera, tylko idziesz do wyspy. Jak mówisz rodzina w Afryce, to jest po prostu ogromne pojęcia. Nie chodzi o to, bo w Polsce, jak mówisz rodzina, to jest prawie tylko tata, mama, dzieci, koniec, kropka. A u nas, kiedy mówisz rodzina, to już się zaczyna, że przykładowo, od mój dziadku, to wszystkie jego dzieci, to jest rodzina. Kobiety, czyli siostry, moje ojciec, mówię do nich ciocia, a wszystkie jego brać, mówię do nich też ojciec. Tylko jeżeli są starsze od mój ojciec, wtedy nazywa się starszy tata, jeżeli są młodsi, wtedy mówię młodszy tata. A strona mamy znów mam to samo. Jeżeli to mężczyzny, to braci, siostr, moja mama, to nazywa ich wujek. A jeżeli to są siostry, wtedy masz albo starsza mama, albo młodsza mama. I wszystkie ich dzieci też to będzie moje, albo kuzynka, albo to są moi braci, albo siostry. Nie ma po prostu podziału. A więc kiedy mówi mi po prostu rodzina w Afryce, o Boże, jak mówisz, zaczyna pokazywać dzisiaj moja rodzina. To jest ponad, prawdopodobnie teraz to będzie ponad więcej niż 500 osób. Ludzie, którzy naprawdę albo ja ich znam, albo mnie nie znają, albo to są dzieciaki, które urodziły, ja tutaj byłem w Polsce, a więc albo tylko słyszeli, że taka osoba istnieje. Bo to jest wszystkie te ich dzieci, później wnuku, później prawnuku i jak jest zgromadzie całość, na pewno to jest ponad 500 osób. Przyjechałem w Polsce przypadkowo. W ogóle nie chciałem przyjechać, nawet nie marzyłem, że będę w Polsce, bo mój brat studiował w Rosji, Wolgograd, i widziałem, że ja też na pewno tam pójdę, bo miałem taki kanał, który dla mnie był łatwy tam trafić, ale w roku, który ja miałem przyjść, to jak i pisałem podania, że chcę też iść na studia w Rosji, niestety nie dostałem. I na początku oczywiście było dla mnie bardzo przykro. Później dzwonili do mnie, jak pojechałem do ministerstwa, powiedzieli, że proszę pana, tak, twój papier podania do Rosji, nie idziesz do Rosji, masz papier, podpisz, idziesz w Polsce na studia. A wtedy, jak to w Polsce? Tak, chcesz czy nie? Mówi, chcę. Mówi, okej, okay, podpisz i idziesz do Rosji, do Polsce na studia. A więc to była naprawdę decyzja w ciągu 5 sekund. Musiałem zabrać ten papier, wypełnić jeszcze raz wszystkie formularze. I oczywiście stąd trafiłem w Polsce. Za dobrze, jeżeli chodzi o historię, nie byłem, ale oczywiście bardzo znane rzeczy, które zawsze my mieliśmy tam, to było tak zwany Układ Warszawski, albo po angielsku nazywa się Warsaw Pact. Czyli widziałem na pewno zebrania podzielić Europę, to było zrobione w Polsce. A więc zawsze, jak mówili, jaki była wtedy zimna wojna między Zachód i Wschód, to wszystkie zawsze mówili, że po prostu Układ Warszawski to są bardzo mocne, jeżeli chodzi o wojsko. I oczywiście przez to każdy widział, jak mówisz Warsaw Pact, to zawsze każdy widział naprawdę, co to jest. Dla nas każdy myślał, że jak jesteś w Polsce, przynajmniej sporo ludzi będą mówili po angielsku. Ale okazało się, że wtedy bardzo mało ludzi naprawdę mówili po angielsku. Ale dodatkowo, jak byłem w centrum,
patrzyłem ogólnie, mówię, nie aż takie źle, więc to też to był taki plus. W pociągu siadaliśmy z taki dziadek, który wracał do Łodzi też i on ani słowo po angielsku nie mówił, tylko dziwne, że rozmawialiśmy cała droga aż do Łodzi z nimi. Jak byłem w domu roku 2008, to zatrzymałem w miejscach, gdzie wcześniej nie mieszkałem, bo zazwyczaj mieszkałem u siostra. I po dwa dni dopiero pojechałem wieczorem w dom, gdzie mieszkała siostra, ale musiałem najpierw biegać i zapytać, czy to faktycznie tu ona mieszka. Bo jest taka duża zmiana i przede wszystkim strasznie dużo samochodów. Strasznie dużo samochodów, miasto jest coraz większe. W Polsce są Wietnamczyków, a u nas po prostu tylko Chińczyków. Są bardzo dużo, on dzisiaj zajmuje bardzo dużo różnych handlu. Od małych kapitałowych handlu do dużych kapitałowych handlu. A więc to powodowało, że kraj rozwija w bardzo szybkie tempy. Dodatkowo oczywiście jest też, ci ludzie zajmują minerał, jak i diament, i złota. To są ludzie, którzy też dzisiaj mają bardzo duże pieniądze. Po prostu obecność tych Chińczycy i albo Hindusi, nawet Arabowie, którzy dzisiaj wiadomo na dużą skalę idą inwestować za granicę. Rzeczy, które na przykład, mogę powiedzieć z wielką przykrość, Europejczycy za bardzo tam mówią, nic nie ma, niestety, ale ci ludzie z Azji przyjeżdżają i inwestują na wielka skala. Jedyne rzeczy, które zauważyłem, na przykład Polacy do dzisiaj robią, to budowanie hoteli w Wyspie Zanzibar. Spotkałem już ponad 4 Polaków, którzy już tam budują hotel. To jest troszeczkę na pewno duża zmiana, powoli, powoli. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej inwestycji, ludzie przyjeżdżający tam. A więc zmiana jest, niż na przykład jak ja tam byłem i na pewno będzie coraz więcej. Jeżeli ktoś ma tam planować iść najszybciej, jak najszybciej, bo niedługo już będzie tam też pełno, jak i w Europie.